Pan Wiesław z noclegu w konińskim schronisku dla bezdomnych korzysta od 11 lat. Byłem na noclegowni na Nadrzeszyń, tam jeszcze była pani Maria Kobielska i później trafiłem tu i jestem tutaj od 2012 roku i do pani kierowniczki mam pełne zaufanie. I no jestem po prostu, tutaj mam ciepło, bo na razie to czekam za mieszkaniem. Zbliżająca się zima to dla osób takich jak pan Wiesław niezwykle trudny czas. Dlatego w jej przetrwaniu pomagają miejskie instytucje. W miejscach przebywania bezdomnych już teraz pojawiają się pracownicy socjalni i strażnicy miejscy. Monitorujemy razem, ale też w osobno miejsca, w których osoby bezdomne mogą przebywać. Są to najczęściej wiaty śmietnikowe, pustostany, których jest kilka w Koninie, ale także ogródki działkowe. Przebywający tam bezdomni otrzymują pakiety zawierające czapkę, szalik i koc termiczny. Są też informowani o usługach konińskiej noclegowni. Z funkcjonującej tam ogrzewalni może skorzystać jednocześnie 15 osób. W schronisku i noclegowni łącznie czeka 70 miejsc. Część jest już zajętych. Do ogrzewalni przyjmowane są wszystkie osoby, które potrzebują pomocy i są trzeźwe. Świadczona pomoc ma charakter podstawowy w formie właśnie ogrzania się, otrzymania ciepłego posiłku, herbaty, możliwości skorzystania z prysznica. Mogą także otrzymać ciepłą, czystą odzież, obuwie czy kurtkę, a także środki higieny osobistej. Potrzebujący mogą także liczyć na ciepły posiłek wydawany na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ulicy Przyjaźni. Są to posiłki wydawane codziennie od poniedziałku do piątku. Dodatkowo jeszcze takie osoby mogą skorzystać z chrześcijańskiej służby charytatywnej, to znaczy z produktów żywnościowych, których mogą sobie potem przygotować posiłki, czy po prostu zjeść na miejscu, tak? Według statystyk w Koninie żyje 125 osób bezdomnych.